12 lutego wspominamy świętego Melecjusza, patriarchę. O młodzieńczych latach Melecjusza historia nie przekazała nam żadnych informacji. Wiadomo tylko, że urodził się w mieście Melitene w Armenii. W roku 358 został wybrany biskupem w Sabaście. W tym okresie narastało groźne niebezpieczeństwo dla Kościoła. Herezja Ariusza, który utrzymywał, że Jezus Chrystus nie był Synem Bożym z natury, ale tylko z przybrania, z adopcji. Za herezją niestety opowiadało się wielu biskupów, jak również cesarzowie, którzy popierali błędną naukę z wszystkich sił. Doszło do tego, jak pisał święty Hieronim, że w pewnym czasie zdawało się, że cały Kościół stał się ariański. Za wyborem Melecjusza na biskupa głosowali także Arianie, gdyż początkowo nie był on zdecydowany, gdzie jest prawda. W roku 360 został powołany na stolicę metropolitarną w Antiochii. Cesarz Konstancjusz II, sprzyjający Arianom, chętnie zatwierdził ten wybór. Kiedy jednak patriarcha spostrzegł się, że Arianie są w błędzie, zaczął stanowczo występować przeciw herezji. To wzbudziło wśród hierarchów tak wielkie wzburzenie, że wymusili na cesarzu depozycję Melecjusza i wygnanie go. Przebywał wówczas w Antiochii ariański biskup z Kagieri, Lucyferiusz. Wyświęcił on na biskupa Antiochii Paulina. Kiedy Melecjusz wrócił na swoją stolicę po śmierci ariańskiego cesarza, Konstancjusza II, zastał miasto podzielone na dwa obozy, liczniejszy ariański i mniejszościowy, wierny soborowi Nicejskiemu I, który potępił arianizm. Biskup Paulin umiał tak zręcznie maskować swoje błędy, że zdołał przekonać nawet świętego Atanazego, patriarchę Aleksandrii i papieża Liberiusza I, że Melecjusz głosi błędną naukę. Co więcej, zdołał nakłonić cesarza Valensa, by ten skazał Melecjusza jako heretyka na wygnanie. Tak więc do cierpień fizycznych dołączyły się o wiele boleśniejsze dla Melecjusza cierpienia moralne. Został wyłączony ze społeczności kościelnej i napiętnowany jako odstępca od prawowitej wiary. Na szczęście sprawa się wyjaśniła. Za Melecjuszem opowiedział się święty Bazylii i wielu innych. Gdy na tron wstąpił cesarz Gracjan, odwołał z wygnania bohaterskiego biskupa, który w triumfie wrócił na swoją stolicę. W roku 379 Melecjusz przygotował przeciwko Arianom wyznanie wiary, które zatwierdził synod, zwołany przez niego w tym czasie. W roku 381, dzięki energicznym zabiegom patriarchy, został zwołany do Konstantynopola Sobór Powszechny, na które zaszczytne przewodnictwo powierzono właśnie Melecjuszowi i zatwierdzono uchwały synodu antiocheńskiego. Starany trudami i wieloletnią walką w obronie czystości wiary, Melecjusz zmarł na tymże soborze. Mowę pogrzebową wygłosił ku jego czci święty Grzegorz z Nysy, a przewodniczenie na soborze objął ówczesny patriarcha Konstantynopola, święty Grzegorz z Nazianzu. Melecjusz pożegnał ziemię dla nieba w maju, ale na całym wschodzie obchodzono rocznicę jego śmierci 12 lutego, zapewne w dniu przeniesienia jego relikwii. Martyrologium rzymskie przyjęło również tę datę jako doroczną jego pamiątkę. Zasługi świętego Melecjusza wysławiał święty Jan Złotousty. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Melecjuszu dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.